Okej, a więc teraz mamy te narzędzia i co dalej? Co dalej? Podstawą systemu gospodarowania czasem jest lista wszystkiego, co masz do zrobienia. Bo jedną z najtragiczniejszych rzeczy jest to, że mamy dużo rzeczy do zrobienia i dużo energii tracimy na tym, że staramy się o tym pamiętać. Dużo energii tracimy na tym, że obawiamy się, że o czymś zapominamy i oczywiście jeśli nie mamy tego gdzieś zanotowanego, jeśli nie przelejemy tego z naszego umysłu na papier, nasz umysł nie może pracować na wysokich obrotach, bo obarczamy umysł czymś, czego umysł nie musi robić, a mógłby się zająć czymś innym. Jest ogromnie ważne, żeby przelać to, co nie jest konieczne do tego, żeby utrzymać w umyśle. Umysł nie jest najlepszym pojemnikiem tego, żeby trzymać listę rzeczy, co jest do zrobienia. Więc podstawą tego systemu zarządzania swoim czasem i gospodarowania energią jest stworzyć listę wszystkiego, co masz do zrobienia. I to powinno być swoim zadaniem na dzisiaj po tym webcaście. Po tym webcaście, a jeśli nawet coś ci przychodzi do głowy i masz kartkę pod ręką, zacznij zapisywać i opróżnij swój umysł jak najszybciej. Opróżnij umysł, przelej na papier wszystko, co przychodzi ci do głowy, co jest do zrobienia. Nieważne, czy to jest do zrobienia w działalności twojej firmy, czy to jest coś do zrobienia w twoim garażu, w ogrodzie, jeśli chodzi o rodzinę. I wszystko, co jest związane z twoim czasem, wszystko, co wymaga twojego czasu, wszystko, co wymaga, że ty musisz coś zrobić, powinno się znaleźć na tej liście. Kiedy stworzysz tą listę, a to powinno zająć ci jakieś 20 minut, żeby to od razu opróżnić, bo wiele rzeczy jest po prostu jakoś tak na wierzchu, a później warto jeszcze posiedzieć, sięgnąć w głąb, żeby doszukać się tych rzeczy, które są gdzieś tam zakodowane i o których właśnie nie pamiętamy. I ważne jest, żeby tą listę stale uaktualniać, bo pewne rzeczy nie odgrzebiesz w tej chwili w pamięci, ale przypomną ci się jutro, pojutrze, może nawet za tydzień. I przy każdej z tych rzeczy, które masz na tej liście wszystkiego, zaznacz sobie literkami TWK, teraz wkrótce kiedyś. TWK, teraz wkrótce kiedyś. Z tej listy wszystkiego wyłonią ci się trzy listy. Lista teraz, lista wkrótce, lista kiedyś. Oczywiście wiadomo, że to, co teraz jest najważniejsze, to, co teraz jest najważniejsze, chcesz się tym zająć teraz, prawda? Osobno z tej wielkiej listy wszystkiego do zrobienia, wyłoń wszystkie rzeczy, które są do zrobienia teraz i zrób osobną listę teraz. Notabene chcesz mieć także dodatkowo folder, bo niektóre rzeczy, które są do zrobienia wkrótce albo później, niektóre rzeczy to nie jest jedna rzecz, którą można napisać tylko na jednej liście, ale czasami jest to dokument, który nas inspiruje do tego, żeby coś zrobić. Czasami jest to nawet więcej niż jeden dokument, cały plik dokumentów. Więc warto sobie stworzyć cały folder na temat wkrótce i folder na temat kiedyś. No i także folder na temat teraz. To, co teraz, planujemy oczywiście teraz. Co to znaczy teraz? Bardzo często to pytanie pada. Wanda, co to znaczy teraz? Czy teraz oznacza dzisiaj? Czy teraz oznacza dzisiaj i jutro? Czy teraz oznacza w tym tygodniu? To zależy. Są pewne projekty, których realizacja trwa dłuższy okres czasu. Są pewne projekty, których realizacja trwa wiele tygodni albo nawet kilka miesięcy. Cały projekt jest na liście teraz, mimo tego, że niektóre czynności związane z tym projektem będą wykonane dopiero później. Ja umieszczam na tej liście to, co ma być zrobione w ciągu najbliższego tygodnia, bo ja planuję swój czas każdego tygodnia osobno. Wtedy to, co jest do zrobienia w najbliższym tygodniu, trafia na moją listę teraz. To, co jest do zrobienia w ciągu najbliższych kilku tygodni, ale nie w najbliższym tygodniu, trafia na moją listę wkrótce. To oczywiście łączy się z tym, że musimy sięgać po tą listę rzeczy do zrobienia wkrótce, w miarę często, żeby od czasu do czasu nanosić te rzeczy, które były wkrótce, ale stają się rzeczami do zrobienia teraz. Ogromnie ważne, żeby rozróżnić, to ma być lista wszystkiego, co masz do zrobienia, ale ogromnie ważne, żeby podzielić to, na razie nie na to, co ważne, co pilne, żeby podzielić to na to, co teraz, wkrótce, kiedyś. Jeśli idziesz przez życie bez przygotowanego planu, poddając się przypadkowym zdarzeniom, oczywiście wszyscy o tym wiemy, bo mowa jest cały czas o tym w ciągu tego kursu na temat planowania i na każdym kroku czeka cię mnóstwo decyzji, prawda? Więc podejmujesz te decyzje szybko, bez zastanowienia. W ciągu dnia myślimy, co zjeść, co się ubrać, czy warto się tym zająć, jak długo trzeba z tą osobą rozmawiać, czy tam powinienem pójść, czy to przeczytać, czy to kupić, czy pojechać do domu tramwajem, czy pójść pieszo, a może wziąć taksówkę.
wszelkie decyzje wiążą się także z naszym gospodarowaniem czasem, prawda? Niektóre decyzje to sprawy trywialne, ale od czasu do czasu decydujesz o czymś, co wygląda z pozoru jak błahostka, a jednak ma ogromne znaczenie dla twojej firmy, a nawet dla całego twojego życia. Wstajesz wcześniej, połukasz śniadanie, lecisz do pracy, ktoś do ciebie dzwoni z błahą sprawą, rozmawiasz przez telefon, przeglądasz pocztę, przekładasz papiery, ciągle coś ci przerywa. Nie jesteś pewien, czy się zabrać za to, bo to się tyle uzbierało. Ktoś wchodzi do pokoju, pyta, czy masz chwilkę czasu, a potem wychodzi, bo przez pół godziny zabawialiście się ploteczkami, fajnie się rozmawiało. Ktoś inny wzywa cię do udziału w jakimś zebraniu, które okazuje się niezbyt ważne, ale dowiadujesz się o tym, że nie było ważne za późno, było kiepskie zorganizowane, ale to tam trzeba było posiedzieć, straciłeś trochę czasu. Z szacunku dla osoby, która cię zaprosiła. Wracasz do biura albo do domu, po drodze planujesz, jak wykorzystać resztę dnia. Kiedy przychodzisz do domu, masz jeszcze sporo czasu, dużo rzeczy do zrobienia i sporo czasu, ale przychodzisz do domu i jesteś całkowicie wypruty. Masz czas w tej chwili, masz całe popołudnie, wieczór, ale nie masz energii. Nie masz energii, jesteś zmęczony, nie chce ci się ruszyć. Musimy sobie zdać sprawę z tego, że nie chodzi tylko o to, żeby gospodarować czasem. Ogromnie ważne jest, żeby gospodarować także energią. Żeby nie pozwolić sobie przechodzić z jednego kryzysu do drugiego. Bo nic nam nie da to, że mamy dodatkowy czas i ten czas jest wolny, skoro nic nam się nie chce zrobić w tym czasie. Jest ogromnie ważne, żeby planować nie tylko swój czas, ale także swoją energię. Zaplanować swoją energię. Zanim będziemy planować, musimy zdać sobie sprawę z tego, co jest ważne, a co nie jest ważne. Co jest ważne, a co jest tylko pilne. W książce 7 nawyków skutecznego myślenia Stephen Covey pokazał po raz pierwszy światu tabelkę, która uprzytomniła milionom ludzi, co jest ważne, a co pilne. Ta tabelka składa się z 4 pól. Na górze w pierwszym polu jest pilne i ważne. Oba pole na górze są pilne. Tu na górze jest pilne i to jest pilne. Tyle, że to jest pilne i ważne, a to jest pilne, ale niezbyt ważne. To, co jest na dole, jest niezbyt pilne. Tu jest niezbyt pilne, ale ważne, niezbyt pilne i niezbyt ważne. Masz setę rachunków do zapłacenia, musisz zapłacić za elektryczność, bo jak nie zapłacisz, to ci wyłączą światło. Na dodatek odwlekałeś z zapłaceniem rachunku do ostatniej chwili, bo miałeś problemy z przepływem gotówki w firmie, więc musisz teraz szybko zapłacić. Czy to ważne? Absolutnie ważne, prawda? Czy to jest pilne? Bez wątpienia pilne. Przykład na to, co jest ważne, co pilne. Druga kategoria, sprawy ważne, ale niezbyt pilne. Przykład, powiedziałeś koleżance, że możesz jej w czymś pomóc. Czujesz, że właściwie to ona wymogła na tobie to zobowiązanie, chociaż tak naprawdę nikt niczego na tobie nie wymaga. Ta koleżanka teraz dzwoni dzień w dzień i ci o tym przypomina. Dopadła cię już 2 razy dzisiaj, żeby się upewnić, że o tym nie zapomniałeś. Czujesz, że masz już tylko jedną alternatywę oprócz ukrywania się. Odkładasz wszystko. To, co ważne, na bok, bo się zobowiązałeś. A więc to jest pilne, bo ta koleżanka ciągle cię dopada. Stało się pilne, teraz to pilne. Zdajesz sobie sprawę, że to nie było niezbyt ważne, tylko dlatego, że ktoś nalegał, zgadzasz się na to i staje się to nagle ważne, bo teraz już jesteś zobowiązany. Problem polega na tym, że często mamy do czynienia z takimi rzeczami. Przejdziemy do tej kategorii. Niezbyt pilne, ale ważne. Wiele rzeczy, od których zależy twoje powodzenie w życiu i oczywiście sukces twojej firmy, należy właśnie do tej grupy. Niezbyt pilne, ale ważne. Ta druga rzecz, o której wspomniałam, koleżanka, była niezbyt ważna, ale pilna. A te rzeczy, które tutaj są istotne, które są spychane na później przez te pilne, ale niezbyt ważne rzeczy, tutaj są niezbyt pilne rzeczy, ale ważne, które są spychane na bok przez te pilne, niezbyt ważne rzeczy. Wielka pomyłka. Chcesz na przykład uzupełnić swoje wykształcenie, albo chcesz zrobić listę swoich idealnych klientów, albo musisz przysiąść fałdów, żeby stworzyć nową reklamę, albo napisać specjalny raport, albo opracować swój plan, albo strategię, albo napisać serię e-maili do autorespondera. Trzeba napisać e-booka albo książkę, o której myślisz od lat, albo zacząć coś innego, do czego się przymierzasz. Ważne? Bardzo ważne. Pilne? Nie bardzo, bo może przejść cały dzień i świat się nie zawali. Może przejść cały tydzień, świat się nie zawali. Nikt do ciebie nie będzie dzwonić co godzinę i ci o tym przypominać, tak jak ta koleżanka. I to jest okropne, to jest straszne, to jest tragiczne. Wiesz, że nie masz noża pod gardłem, właściwie tego dnia nie musisz tego zrobić, więc świat się nie zawali i tego nie robisz.
Nikt nie wywiera na tobie żadnej presji, nikt do ciebie nie wydzwania, nikt nie dopomina się o uwagę. Nie masz żadnego terminu, z którego musisz się wywiązać wobec kogokolwiek. Łatwo więc odłożyć te niezbyt pilne, ale ważne sprawy z dnia na dzień, z tygodnia na tydzień, z miesiąca na miesiąc, z roku na rok. A ponieważ łatwo to odłożyć, więc często odkładamy. W tej kategorii mieści się podążanie za naszymi marzeniami. W tej kategorii jest stworzenie własnej wizji. W tej kategorii jest wszystko, co jest najważniejsze dla ciebie. W imię tego, że robisz coś dla innych, bo inni się dopominają, spychasz to, co jest najważniejsze dla ciebie, na świętego nigdy. Jest także czwarta kategoria, rzeczy niezbyt ważne, niezbyt pilne. Nie mamy problemu z tym, jak rozróżnić, co jest ważne i co pilne. I nie mamy problemu, żeby odróżnić to, co jest niezbyt pilne i niezbyt ważne i nie warto się tym zajmować. Łatwo te dwie rzeczy odróżnić. Większość z nas świetnie sobie z tym radzi. Problem polega jednak na tym, że się bardzo często myli te dwie rzeczy. Tylko dlatego, że to jest pilne, automatycznie wydaje się ważne. I dajemy pierwszeństwo automatycznie czemuś, co jest pilne, zaniedbując coś, co jest bardzo ważne, ale pilne nie jest. Co możemy zrobić, żeby temu zapobiec? Bo to jest szalenie ważne. Najważniejsze rzeczy są tutaj. To jest najważniejsze. To jest o wiele ważniejsze niż to. A więc co zrobić, żeby zająć się tym, a nie tym? Kiedy stworzysz sobie listę rzeczy do zrobienia teraz, te rzeczy do zrobienia teraz stają się twoim priorytetem. Pilne i ważne, bo te rzeczy, które są do zrobienia teraz, stają się pilne i ważne, bo mają termin. Ponieważ mają termin, stają się pilne. I ponieważ stają się pilne, przechodzą z tego miejsca na to. Więc ogromnie ważne jest, żeby te rzeczy, które są ważne do zrobienia, te rzeczy, które chcesz, żeby się zmaterializowały, musisz je przesunąć z tego miejsca na to. Musisz sprawić, żeby stały się pilne i ważne. I właśnie dlatego stworzenie tej listy teraz jest tak szalenie istotne. Lista teraz. Kiedy się patrzysz na tę listę wszystkiego do zrobienia i ciągle tą listę przeglądasz, będziesz ciągle pamiętać o tych rzeczach, które są ważne, zanim one staną się pilnymi. Oczywiście to zapobiega gaszeniu pożarów. To ważne, co pilne, co było pilne, co mało ważne, co było ważne, co mało pilne, co nie było ważne, a co było pilne. Ciągle będziesz o tym pamiętać. Warto zresztą wydrukować sobie tą tabelę i mieć tą tabelę przed oczami. Spójrz na swój ubiegły tydzień. Spójrz, czy zajmujesz się najczęściej z dnia na dzień tym, co jest właśnie pilne i ważne, czy pilne i mało ważne, czy ważne i mało pilne. Co zrobić, żeby ta lista teraz rzeczywiście przynosiła rezultaty? Na tej liście teraz powinny się znaleźć czynności. Ogromnie ważne, żeby to były czynności. Jest różnica między czynnościami a projektami. Według mojej definicji projektem jest wszystko, co jest do zrobienia, a co wymaga więcej niż jednej czynności. I na liście chcesz mieć tylko czynności, bo tylko czynności możesz odfajkować, powiedzieć, co jest zrobione, bo nie można powiedzieć na przykład muszę zacząć blogować, jutro zacznę blogować. Zacząć blogować wymaga wielu czynności. Żeby zacząć blogować, trzeba najpierw stworzyć blog. Żeby stworzyć blog, trzeba najpierw stworzyć sobie hosting, trzeba się zapoznać z tym hostingiem, trzeba najpierw zainstalować blog i dopiero wtedy możemy wpisywać różne rzeczy w tym blogu. A więc przeegzaminuj, które z tych rzeczy są prostymi czynnościami, na przykład zamówić wizytówki w lokalnej drukarni, no to jest prosta czynność. Bierzesz telefon albo jedziesz do drukarni, zamawiasz wizytówki. Możesz od razu zadecydować, ile czasu potrzebujesz na realizację tej czynności i od razu wpisz do kalendarza w Google najlepiej konkretny termin, w którym to zrobisz. A jeśli się okaże, że coś, co jest do zrobienia, wymaga więcej niż tylko jednej czynności, to teraz rozpisz to. Te rzeczy do zrobienia, które wymagają więcej czynności, musisz zaplanować. Zaplanowanie polega na tym, że robisz listę czynności. Co musi być zrobione? Jakie czynności muszą być wykonane, żeby ten projekt był zakończony? Jakie czynności muszą być wykonane? Ile czasu każda czynność ci zabiera? W jakiej kolejności te czynności muszą być zrobione? Kiedy mają być zakończone, to jest swój termin, wpisz od razu do terminarza. Każdą z tych czynności, piękno tego kalendarza w Google notabene polega także na tym, że można wpisywać wiele czynności w tym samym okresie czasu,
później to można sobie w różny sposób porządkować i nie zapaćka się taki kalendarz, tak jak terminarz taki, którym trzeba było wpisywać piórem albo nawet ołówkiem, to trzeba było to wymazywać. W kalendarzu Google można wszystko wpisać, a później można to wszystko posegregować. Więc to będzie twoją rzeczą do zrobienia. Od razu po tej sesji, na podstawie tej listy wszystkiego, co jest do zrobienia, chcesz zrobić listę prostych czynności i od razu zaplanuj i wpisz do terminarza i rozpisz te projekty, które mają więcej rzeczy do zrobienia, co musi być zrobione, ile czasu każda czynność zabiera, kiedy je masz do zrobienia i wpisujesz do terminarza. I wtedy masz zobowiązanie i wtedy te rzeczy stają się pilne i ważne. A które rzeczy planujemy? Tylko te, które są ważne. Te, które są niezbyt ważne, zostawiasz na kiedyś, na później. Żeby zachować dobrą organizację czasu, podejmij się także zobowiązania, to nie jest łatwe zobowiązanie, ale warto się tego zobowiązania podjąć, że dotkniesz wszystkiego tylko jeden raz. Warto na to zwracać uwagę i kiedy zaczniesz zwracać na to uwagę, będzie ci to coraz częściej udawać. A więc kiedy masz stertę papieru na biurku, za każdym razem, kiedy bierzesz coś do ręki, zrób coś. Popchnij to naprzód. To nie znaczy, że zakończysz pracę, ale przynajmniej popchnij to do przodu. Skończ czytać przynajmniej. Zadecydujesz, co teraz trzeba zrobić. Przekaż to komuś innemu. Włóż do segregatora albo wyrzuć. Ale nie przekładaj papierków z jednego miejsca na drugie. No i super produktywność polega na tym, żeby zadecydować, kiedy to będziesz robić. To jeden z największych odkryć dla mnie w ostatnich latach. Była tematyka zarządzania naszą energią. Nie o to chodzi, żeby dużo działać, żeby działać na wysokich obrotach cały czas. Chodzi o to, żeby działać na wysokich obrotach przez krótki okres czasu, a później w ogóle nie działać, żeby dać sobie czas na odnowę. Na odnowę umysłową, na odnowę fizyczną. Sportowcy, którzy mają wielkie wyniki, konsekwentnie przeznaczają czas na odnowę swoich mięśni. Nikt nie wytęża swoich mięśni non-stop. Nasze mięśnia muszą się odregenerować i wtedy dopiero nabierają siły. A chodzi o to, żeby dać się wszystko, maksimum, a później żeby nic nie robić, żeby dać się odregenerować mięśniom i naszemu umysłowi. Kiedy działasz na najwyższych obrotach cały czas, tak naprawdę nie działasz na najwyższych obrotach. Zupełnie ważne, żeby zdać sobie sprawę z tego, kiedy działasz na najwyższych obrotach. Kiedy masz najbardziej produktywny okres, a więc kiedy twój umysł działa na najwyższych obrotach. Kiedy jesteś w stanie odseparować się od wszystkich, zarezerwować sobie 2-3 godziny czasu, żeby koncentrować się z pełnym wysiłkiem właśnie na tym, co jest dla ciebie najważniejsze. Co będzie najważniejsze, to jest to, co jest na twojej liście do zrobienia teraz, co jest ważne i pilne. Teraz chodzi o to, żeby zaatakować to, co jest ważne i pilne w takim momencie, kiedy ci się chce to robić. A więc jeśli chcesz zaatakować wieczorem coś, co masz ważnego do zrobienia, a wiesz, że na ogół jesteś zmęczony i właściwie twój umysł nie działa na najwyższych obrotach, zaplanuj to w innym okresie czasu. Z drugiej strony może rzeczywiście wieczorem dla ciebie najlepiej działa, ale być może chcesz wstać o godzinę albo o 2 godziny wcześniej. Ostatnio oglądałam biografię słynnej Mary Kay Ash. Ona rozpoczęła swoją firmę Mary Kay w wieku 53 lat. Niewiele osób zdaje sobie z tego sprawę. I ona stworzyła 5 o'clock club. I ten klub o 5 godzinie rano, bo jej mąż domagał się, żeby ona wieczorem przychodziła do domu, żeby zawsze mieli kolację i żeby nic nie robiła wieczorem. I w związku z tym, żeby wygospodarować odpowiednią ilość czasu, żeby nie zrezygnować z tego, co było dla niej ważne, jednocześnie, żeby mieć udane życie rodzinne, dlatego zaczęła wstawać wcześniej i stworzyła ten 5 o'clock, 5 rano klub Mary Kay Ash. Możesz wziąć przykład Mary Kay, żeby wygospodarować sobie te 2 godziny pracy na pełnych obrotach. Ja wstaję regularnie 5-6 rano i to jest jeden z tych nawyków, które wydawało mi się, że tego się nie da zmienić, bo ja jestem typ sowy, ja lubię spać długo rano, a właściwie to wszystko nieprawda. Wszystkiego możemy się nauczyć, wszystko można przestawić. Jeśli te najważniejsze, te najbardziej produktywne godziny są rano, jesteś w stanie przestawić się na to, żeby wstawać wcześniej. Ja uwielbiam wstawać wcześniej rano, mimo tego, że jedyne osoby, które mi rozpraszają, to jest mój mąż, więc żeby się przed tym uchronić, na mnie najlepszym sposobem na to jest pracować na najważniejszych projektach, kiedy on jeszcze śpi. Więc ja wstaję wcześniej rano i od wielu lat to robię i teraz mi to sprawia przyjemność. Na to się można przestawić. Tak czy siak, żeby być super produktywnym, chcesz zarezerwować sobie 2-3 godziny dziennie w swoim najbardziej produktywnym czasie, a więc musisz odkryć, kiedy działasz na najwyższych obrotach i poświęcić się, że rezerwujesz sobie 2 albo 3 godziny czasu. I wtedy nie pracujesz całe 2-3 godziny czasu ciutkiem. Nie. To jest jedna z największych pomyłek, które popełniamy. Pracuj w pełnej koncentracji tylko przez 50 minut, albo nawet 45 minut.
50 minut góra i robisz 10-minutową przerwę. Robisz 10-minutową przerwę. Stajesz od biurka, wychodzisz do innego pokoju, przewitwiasz się, idziesz napić się soku z lodówki albo porozmawiać z żoną albo z mężem. Wracasz do pracy znowu przez 50 minut i znowu przerwa. I znowu 50 minut pracy. To jest tajemnica superproduktywności. Polecam Wam dwie znakomite książki na temat gospodarowania czasem. To, co jest najważniejsze, co jest najbardziej skuteczne, nauczyłam się od tych dwóch facetów. Znaczy od trzech, ale Jim Lowell, nawet nie wiem, kto on jest, ale natomiast tego faceta widziałam nawet osobiście na seminarium, Tony Schwartz i David Allen. David Allen jest guru, jeśli chodzi o efektywność pracy. Getting Things Done, to się nazywa GTD, GTD. Jeśli wpiszesz GTD w Google, znajdziesz bardzo dużo materiałów, które zostały opracowane także w języku polskim. On w tej chwili dominuje także w języku polskim, dlatego nawet nie przetłumaczono tego tytułu w książce w polskiej wersji. Bardzo dużo różnego rodzaju dokumentów, sprawdzianów, list i tak dalej, bo on ma po prostu rzeszę wyznawców w tej chwili. Zmienił ludziom świat. David Allen. Ogromnie Wam polecam tą książkę. I ogromnie Wam polecam tą książkę Potęga pełnego zaangażowania. Bo ta książka zmieniła całkowicie moje życie. Istotą tej książki jest, żeby zaangażować się w pełni. Właśnie dlatego mówię o tym, żeby działać przez 50 minut, ale bez przerywania. Przez 50 minut, ale z pełną koncentracją. Pełną koncentracją. I wtedy robisz przerwę, żeby odnowić swój umysł. To jest właśnie zaczerpnięte z Potęgi pełnego zaangażowania. Ogromnie Wam polecam obie te książki. Okej, co masz do zrobienia? Twój plan akcji, wyposaż się w odpowiednie narzędzia, szalenie ważne. Zapoznaj się z kalendarzem Google, przynajmniej zapoznaj się. Jeśli Ci się nie spodoba, jest nasz inny kalendarz, inny terminarz, który lepiej skutkuje, posługuj się innym. Ja nie znam. Jak znajdziesz coś lepszego, daj mi znać. Zrób listę wszystkiego, co masz do zrobienia. W oparciu o listę wszystkiego do zrobienia, zrób listę tego, co jest do zrobienia teraz. Zadecyduj, które 2-3 godziny w ciągu dnia są najbardziej produktywne, zorganizuj swoją najważniejszą pracę właśnie w tym czasie i zobowiąż się do tego, że będziesz właśnie robić to codziennie. Jeśli poświęcisz każdego dnia choćby 2 godziny czasu w pełnej koncentracji na tym, co najważniejsze, twoje rezultaty będą zadziwiające. Planuj każdy tydzień, każdy dzień. Pamiętaj, że ludzie sukcesu planują swoje sekundy, planują minuty. Ludzie, którym się nie udaje, liczą czas w dniach i w miesiącach. I to tyle, jeśli chodzi o organizację czasu. rozwojmałejfirmy.com to jest moja strona na Facebooku. Możesz pisać tam uwagi i pytania, daj mi znać, jak ci idzie. I to tyle na dzisiaj. Do usłyszenia następnym razem. Pozdrawiam Was słonecznie. Pa, pa.